Niewątpliwie Polska jest liderem, jeżeli chodzi o badania kliniczne, komercyjne, szczególnie w Europie Środkowej, ale w ogóle w całej Europie i to bardzo cieszy. Widzimy potencjał gospodarczy, bo mówimy tutaj o rynku wartym no, co najmniej 6 miliardów złotych, także kontrybucja gospodarcza jest tutaj naprawdę nie do przecenienia. Trendy wzrostowe no, gwarantuje przygotowywanie właściwej, takiej powiedziałbym spójnej legislacji i to się dzieje. W tej chwili pracujemy nad już końcówką ustawy o badaniach klinicznych, które myślę, że w najbliższych miesiącach będzie przedłożona w polskim parlamencie. Wiele już zrobiono, bo mówimy o infrastrukturze, czyli Polskiej Sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Ponad 20 takich centrów w Polsce powstaje, one co miesiąc będą otwierane w najbliższym czasie, także naprawdę wiele się dzieje. Z jednej strony zabezpieczamy w ten sposób jakość obsługi pacjenta i w ogóle prowadzenie badań klinicznych, a z drugiej strony pokazujemy, że jesteśmy wartościowym partnerem na arenie międzynarodowej. Onkologiczne Centra Wsparcia Badań Klinicznych to taka dosyć istotna inicjatywa, która pokazuje, że nie skupiamy się tylko na szpitalach akademickich, na instytutach naukowych, badawczych, czyli tych największych szpitalach, no, które same w sobie stanowią najistotniejszą moc, jeżeli chodzi o badania kliniczne, ale chcemy również, żeby badania kliniczne stanowiły realny dostęp dla innowacyjnych terapii, no, szczególnie to jest widoczne w terapiach onkologicznych, w terapiach hematologicznych, no, stąd też skłonienie się w kierunku tych regionalnych centrów onkologii, jak choćby na Dolnym Śląsku, no, to są te miejsca, gdzie badania również mogą toczyć się na bardzo wysokim poziomie, gdzie gro pacjentów, jak choćby w Świętokrzyskiem, bierze w nich udział i po prostu dzięki temu uzyskuje dostęp do nowoczesnej terapii, no, niejednokrotnie nie mając zasięgu po prostu ośrodka akademickiego. Jeżeli chodzi o potencjał innowacyjnych terapii, terapii lekowych czy wyrobów medycznych, to w Polsce mamy jeszcze wiele do nadrobienia. Ja zwracam uwagę, że przez bardzo wiele lat ten przemysł biotechnologiczny, szeroko pojęty czy biomedyczny nie był właściwie doinwestowany, nie było źródeł finansowania i bardzo często nie kończyło się to stosownym wdrożeniem na polskim rynku. Dopiero od kilku lat, czyli znów wracam do tych źródeł finansowania ABM-u, no, w najbliższym czasie przed nami uchwała Rady Ministrów, czyli plan rozwoju biomedycyny na najbliższe 10 lat, no to są te miejsca, gdzie faktycznie wsparci zostaną polscy badacze, polskie zespoły badawcze, polskie innowacyjne firmy biotechnologiczne po to, żeby te innowacje pochodzące z Polski mogły w Polsce pozostać dla polskich pacjentów. Choroby cywilizacyjne niezmiennie, powiedziałbym, od pandemii koronawirusa stanowią najistotniejszy problem. I to nie tylko w Polsce, ale również problem globalny. Mówimy tutaj o chorobach z zakresu kardiologii, o nowotworach, więc onkologia, tak samo diabetologia, no to są te podstawowe choroby, które, no, krótko mówiąc, zabijają Polaków, zbierając śmiertelne żniwo rokrocznie. Możemy sobie wyobrazić, że pandemia koronawirusa będzie powodowała pewien krok w tył, jeżeli chodzi o to, co udało się wcześniej w polskim systemie ochrony zdrowia zrobić. No stąd też niekomercyjne badania kliniczne w tym zakresie. Mam nadzieję, że dostarczą pacjentom jeszcze nowocześniejszego leczenia. Kilka czy kilkanaście tysięcy osób weźmie udział w tych badaniach klinicznych, no, tym samym zyskując szansę na lepsze i dłuższe życie.